W najbliższą sobotę, 20 grudnia o ostatnie mecze ligowe w 2014 roku rozegrają zawodnicy MKS-u czy Krosno-Odrzańskie. O godzinie 14 w hali sportowo-widowiskowej czwartoligowcy podejmować będą Ganesę Radoszyn. Obie drużyny zajmują dolne rejony ligowej tabeli z takim samym dorobkiem punktowym. No jeżeli chodzi o czwartą ligę, no to tak można powiedzieć dolne rejony, podobnie jak piąta liga, ale to głównie sympatycy tenisa stołowego i myślę, że przede wszystkim dla nich najważniejsze jest to, żeby można było pograć, porywalizować, poznać i spotkać się z ciekawymi ludźmi, także zresztą to, to środowisko też spotyka się w lutym, w marcu jak organizuje Mistrzostwa krosna otwarte w tenisie stołowym, bo jest to już impreza z wieloletnią tradycją. Także myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o ruch, o to, żeby, żeby się zaprezentować i zabawić. Z kolei trzecioligowcy zmierzą się na wyjeździe z Orłem Międzyrzecz. Krośnianie po siedmiu kolejkach zajmują Czwarte, a ich rywale jedenaste miejsce. Trzecioligowcy zajmują czwarte miejsce w grupie. Grają raz lepiej, raz gorzej, chociaż ten bilans ogólny jest na plus. No, byłoby bardzo fajnie, gdyby udało im się awansować, no, ale wiadomo, że wiąże się to ze środkami finansowymi i nie wiem, jakie, ma, jakie plany mają działacze klubowi, jak, tak samo jak trenerzy. Ale mecze trzecioligowców są zawsze bardzo ciekawe i często rozstrzygają się w końcówkę. W sobotę także na wyjeździe zagrają reprezentanci ten czy w piątej lidze. Ich rywalem będzie drużyna ZKS-u 6 Drzonków.